Moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w czasie trwania maratonu Lawina Powtórek. No i proszę Państwa, dziś znowu miedziane pole, znowu niemiecki czołg średni piątego poziomu, ale tym razem już drzewkowy, mianowicie Panzerkampfwagen 4 Ausf. G. Pojazd, który już jest dużo częstszym widokiem w bitwie niż taki PNZ-3-4. No jest de facto jednym z popularniejszych pojazdów w grze. No i proszę Państwa, znowu losowanie z czwórkami i co robi nasz dzisiejszy bohater? To wjeżdża na wariata na górę snajperską na samym początku bitwy. Od razu mówię, że bitwa będzie bardzo, bardzo podobna do poprzedniej, którą prezentowałem. O, wykrywamy AT-2. AT-2 tu sobie stoi. Jeszcze się chyba nie doczytał do bitwy. Nie, doczytał się, bo się rusza. Chyba ma lagi. Albo jest AFK. Nie wiadomo. Nie jest AFK, bo się rusza. Przynajmniej tak mi się wydawało. Przez chwilę. Wjeżdżamy na górę snajperską. Standardowy początek bitwy, gdy nikt nie pojedzie do lekkich. A w bitwie nic się nie dzieje. No i tak naprawdę jest walka dwóch stron. My tutaj, oni tutaj. No moi drodzy, ta bitwa też bardzo krótka, ale za to treściwa. Jak ja to mówię, proszę bardzo, pojawia się Crusader, obrywa. To jest nasz pierwszy strzał, który zadał uszkodzenie. Tymczasem AT-2 się doczytał. Już AFK nie jest fatalnie, teraz podujemy strzał Crusadera. K20, proszę Państwa. Bum! Pięknie. Sam środek jarzma działa, a to oznacza tylko jedno. Wyeliminowanie wieży A20 z gry. No więc my tu sobie stoimy na górze snajperskiej. Proszę bardzo. Ja bym strzelił na ślepo w A20 na jego miejscu, ale pojawia się dużo fajniejszy kąsek T-34, który fantastycznie dostaje, proszę Państwa. Się dzieją rzeczy niesamowite. Czy wyjedzie? Nie wyjedzie. Skąd? Po co? T-34 też trochę oleju ma w głowie. Póki co bitwa nie zapowiada się zbyt dobrze, ponieważ nasza drużyna ewidentnie to przegra. Ale mamy 635 uszkodzeń na koncie. Tylko. Już jest 1 do 4. To jest tragedia, ale fantastycznie teraz strzał obrywa. T-34 dokładnie. No teraz już się schował i Leopard, proszę Państwa, pojawia się nam na plecach. A to znaczy, że jesteśmy wykryci dla AT-2 i to jest dramat. Strzelamy tam, gdzie może być T-34, aczkolwiek nie ma go tam. Nasza drużyna tutaj ewidentnie się nastawiła pod snajpienie. Pojawia się H-20 z jednym punktem życia, ależ fatalnie pudujemy. Tak? Nie trafia w A20, tylko w Hetzera! Dwa takie pewne strzały w A20 na jednym punkcie życia, ani jeden nie wszedł. Proszę Państwa, dostajemy 2 na 6. Zdejmujemy A20, ależ to się teraz szybko dzieje. Wrogowie ze wszystkich stron. Widzimy Hetzera, który nas przebija z Golda, ale za to odbija się fatalnie T1 Heavy. I co teraz? AT-2 wyjechał tutaj, ale on jest zainteresowany zdecydowanie bardziej A20, ale ona tutaj jedzie, więc mimo woli jednak będzie nami zainteresowany. Mamy 1300 uszkodzeń, więc bitwy do śmietnika nie wyrzucimy w każdym razie. Tymczasem na plecach pojawia się Leopard, nasz bohater go póki co nie widzi, ale już tutaj jest, już zaraz A20 polegnie od tegoż Leoparda prawdopodobnie. Nie, zostało mu 49 punkttów życia, tymczasem T1 Heavy chyba zaraz zdejmie tego A20, no. Ale blokujemy beznadziejnie, haha, T1 Heavy podłuje, zdążył się schować. A20 bardzo ciekawa końcówka bitwy. My zdejmujemy Leoparda, ale zostaje nam tylko 195 HP. T34 zdejmuje niestety A20. Który i tak już dużo, dużo przeżył na farcie. Zdejmujemy gąsienicę T1 Heavy, co za po prostu idealne rozwiązanie. Jak zostaniemy sam na trzech, tymczasem tam skacze T34, ewakuuje się też T1 Heavy, fantastyczny strzał w ruchu w Hetzera. On tutaj zaraz wyjedzie na nas bokiem.
i pożegna się ze swoim życiem, jeśli by był głupi, a głupi to on nie jest. Tymczasem jest federalesz. Źle wymierzyliśmy nasze ruchy. Najpierw pojechaliśmy do przodu, dopiero potem strzeliliśmy. Jest Hedzer! Ależ fantastycznie. Zdejmujemy go. Tymczasem odbija się od nas T1 Heavy. Ależ po prostu farta ma dzisiaj nasz bohater. Tymczasem zdejmujemy tę 3-4, a T1 Heavy niszczy nas z tarana. No. Co by tu nie mówić, fantastyczna. Fantastyczna bitwa, 2174 uszkodzenia, 5 fragów. Ciekawe, ile ten T1 Heavy zrobił? 1000, słabo. Hedzer na to nieźle 1000, ale to 4, no wiadomo. No proszę Państwa, bardzo fajna, ciekawa, przyjemna bitwa na pewno. Szkoda, że mieliśmy taką głupią drużynę, ale już trudno. W takim razie nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować tego kanału, ponieważ jeszcze dziś prawdopodobnie ukaże się kolejny film z powtórką w ramach naszego maratonu. A tak na serio, to rozpocznie się on już tak na całego jutro, gdzie postaram się, żeby pojawiło się bardzo dużo filmów. Nie tylko w sumie z powtórek, chociaż maraton się nazywa Lawina Powtórek, ale też filmy będą nie tylko z tego maratonu, ale też normalne. W takim razie ja się z Wami żegnam, jeszcze nie zapomnijcie wpaść koniecznie na nasze strony internetowe, na naszą główną oraz na filię RWA i kończymy program. Tudyn, tudyn!